Więc program się rozpoczyna i do śmiechu, no i do łez. No tak, mało było konnej, rowerowej, wodnej gliny, jeszcze teraz damską wynalazłem. I jak tu wyżyć? Pracy rok, glina w korsecie, spisz winamy i wiecznej kontrolacji, nic ważnego. Nie mów pan takich rzeczy. W gorsecie, nie w gorsecie, jeszcze prędzej pana szanownego za mordę weźmie i do młyna zataszczy. A niby jakim prawem? Takim prawem, że jako człowiek z wyższym wykształceniem salonowym nie będziesz pan chciał za żłoba z prowincji się pokazać i sam pan pójdziesz dobrowolnie jak baranek, gdzie pana kobieta zaprosi. Jeżeli o wiele dobrowolnie, to faktycznie. Ale na siłę nic nie zrobi. Zawsze mężczyzna kobiecie pryśnie, jak chce. Co wygodne spodnie i kamasz, to nie pantoferek na francuskim obcasie i wąska spódnica. Też pan nie masz racji. Damska policja ma spódniczki zapinane na guziki od góry do dołu. W razie, jeżeli dany osobnik robi hodoł, rozpina spódniczkę i gania za nim jak maszyna. No owszem, spódniczka zapinana na guziczki poręczna jest, co pod względem siadania do tramwaju i wolnej miłości na świeżym powietrzu, ale dla policji się nie nadaj. W jaki sposób? A w taki sposób, że policjant, któremu na służbie łososiowy dres spod kapoty się miga, swojej powagi mieć nie będzie. Przede wszystkim galanteria wewnętrzna damskiej policji musi mieć kolor granatowy z niebieską wypustką, to jest raz. A jeżeli nawet nie, to nie wiem, czy znalazłby się ktoś, kto by się chciał na humorystyczne drakie narazić, żeby go rozpięty od dołu w łańcuch na po ulicy ganiał. Ze wstydu byś się pan chyba spalił przed znajomymi, no nie? Poniekąd tak jest. Znakiem tego nie wyrażaj się pan o damskiej policji, bo nie wiadomo jest jeszcze, ile wyroków przez nią pan odsiedzisz. A swoim porządkiem jest sposób na żeńskie władze. Którym? No, powiedz... Myślą! Znaczy się detalicznie jak? A żywe mysze władze na pociochy wypuścić. Krzyku to narobi jak wielkie nieszczęście. A my sobie tymczasem spokojnie chodzą. Chyba, że w ten deseń. Obecnych bezrobotnych czasach zawód narzeczonego jest tak samo dobrym, a może nawet i lepszym zajęciem jak każde inne. Do tego trzeba być wysokim brunetem i mieć baczki. Spełniając w całości wyżej wymienione warunki, pan Władysław Prałatek był kolejnym narzeczonym większej części pomocnic kuchennych, czyli potocznie tak zwanych kucht, zatrudnionych w okolicy jego zamieszkania. Gdy nieuchronną rzeczy koleją ogonek dotarł do panny Genowety Pszczółkowskiej, przydarzyło się nieszczęście. Panna Genia zwołała na fajf towarzyski do kuchni swoich pracodawców elitę z frontowej klatki schodowej. Pan Władysław jako jedyny mężczyzna królował na wszystkie strony urodą, lakierami i dowcipem. I nagle, w momencie największego nasilenia zabawy, z kuferka uroczej gospodyni zniknęło 125 zł. Panna Genia rzekła z zażenowaniem. Kochane goście, na nikogo podejrzliwości nie posiadam, ale o wiele te pieniądze nie znajdą się, sprowadzę policję i całe towarzystwo będę zmuszona za mordę na komisariat odstawić. Wśród zebranych zapanowała pewna konsternacja. Najwięcej urażonym czuł się pan Władysław. Panno Geniu, znakiem tego rozumiem, że panna Genia na mnie kapuje i trąca w mą męską ambicję.
wizje lokalne zrobię. Każdą część swojej anatomii pod rewizję osobiste przedstawię. Żeby to tak mężczyzna mnie powiedział, prasnąłbym dwa razy w ząb trzonowej, załatwione. Ale z kobietą trzeba jak z kwiatem. I tu pan Władysław pozbył się marynarki i spodni. Zgromadzone niewiasty, zakrywając oczy, wołały: panie prałatek, co pan uskutecznia? To wstyd! Jeśli się rozchodzi o sprawiedliwość, wstydu nie ma, rzekł urażony narzeczony i pozbył się dolnej bielizny. Niewiasty ruszyły tłumnie do drzwi. Prolog tej rewizji był taki, że panna Gienia uwierzyła w całkowitą niewinność pana prałatka, obciążając podejrzeniami koleżankę swą, pannę Julkę Podbielską. Nikt inny nie wziął, tylko Julka, bo pana Władysława rewidowałam sama bez 2 godziny. A gdzie goły mężczyzna mógł schować 125 zł? Srebrem? Ponieważ jednak na rozprawie w Sądzie Grodzkim przeciwko pannie Julci pan Władysław nie stawił się i w ogóle zniknął z okolicy, sąd widocznie doszedł do przekonania, że kto wie, czy to nie on zainkasował przedwcześnie wózek. I lecz pomylił się łap. O, kochana pani, zna pani te Baliszewskie? Które? Peru do cholerę? Właśnie tę pigułatą szantrapę. Co, jak idzie przez ulicę, to tak ślipami przebiera, że aż mgło się robi. Wiem ja o niej zdarzenie jedno, co według zainteresowanej dla pani osoby znaczy kogo. Pani Rypalska, zna mnie pani nie od dziś. Ja jestem tą kobietą, że plotek nie lubię. Tak. I żebyś mnie tu pani nożami krajała, słowa nie powiem. Bo co mnie obchodzi, że czyś chłop źle pije i forsę puszcza z byle rudym wycieruchem? Nie moje pieniądze, nie mój mąż, a co mnie do tego? Do widzenia, kochanej pani, do miasta się spieszę. Zaraz, zaraz, kochana pani, powiada pani, że jaką mój stary force puszcza z Baliszewską? Ja nic nie wiem i słowa się pani ode mnie nie dowie. Ale aniołkowa, detalicznie paniusi rozpowie, co i jak było. Jak rudzielca przytaszczył. Jak krzyczał, miłości ty moja, rzucaj w krzyże wszystko, co na bufecie. Na rachunek się nie oglądaj i dawaj, co dusza zapragła. Bigos, nie bigos, minogi, nie minogi, galareta, nie galareta. Z nóżek? Łóz wieprzowych, kochana pani. Ja tam wolę pełna peł z wołowymi. Wołowymi? Z wołowymi zagotować, odstawić i do foremek. Tylko musi być dużo pieprzu. A liście bobkowe pani bierze? Bierę, ale ciut, ciut, dla smaku. Mój stary tylko z liściem lubi. Ja się martwię, co temu draniowi smakuje. A on się z rudzielcem pobawia. O, ja nieszczęśliwa kobieta! Co teraz pocznę? Mordę mu na cement zbiję, a te bydle skudłowo bedrę. A rachunek wyrzek 6 złotych i groszy 40, jak mnie pani tu żywą widzisz. Nie masz cwaniaka? Dla warszawiaka. Pan Piecyk pod humorkiem widzę troszkę dzisiaj. Jo, skąd? Co też pani? Niech pan Piecyk nie zalewa. To nie wstyd. Mężczyzna, który nie pije, po mojemu powagi żadnej nie posiada. Ja tam lubię, żeby chłop sobie wypił regularnie i był palący. Rzecz wiadoma. Dym z papierosów kwiatkom dobrze robi i robactwo się na nich nie trzyma.
To też moi mężowie wszystka trzech palili i pili. A już najwięcej pierwszy, Florian mu było. Kit Fasiński na nazwisko. Ale przez to, że mu strażackiego świętego za patrona dali, przez całe życie marzył, żeby się topornikiem w Nowoświeckiem oddziale straży zostać. A już najwięcej wtedy, kiedy się mocno uperfumował, brał wtedy klucze na górę, na dach wyłaził i od komina do komina łaził, że niby taki odczajny, że równowagi nie straci. Ja na to z okna patrzała i nic nie mówiła, bo krzyknąć na niego to strach od razu mgło mu się w oczach robiło i leciał pyskiem w dół. Ale zawsze na koniec się za rynnę zaczepił. Raz to prawdziwe strażaki z drabinami musieli przejechać, żeby go z dachu zdejmować, bo się za kamizelkę, za kroksztyn zaczepił i tak wisiał. Przyjemny to był człowiek i mąż kochający. Myślałam, że życie se odbiera, jak raz w styczniu w pijanym widzie w Saskim Ogrodzie do gołego się rozebrał i po sadzawce zaczął się ślizgać. Znakiem tego oczywiście zaziębił się i umarł na kaszel. Całe szczęście, że mnie się organista trafił i za niego wyszłam. Ten znowuż wdał się w złe towarzystwo i zginął w pojedynku. Pojedynku? A tak! Światowy to był człowiek z lepszej rodziny. W dziekance na harmonii pedałowej grywał i tam właśnie miał ten pojedynek. Na butelki ten wygrał, któren więcej wypije. Mój nieboszczyk miał głowę mocną i pojedynek wygrał. Ale po piątej butelce wódka się w nim zapaliła i musiał zejść z tego świata. Po harmoniście był cukiernik. Moje trzecie weto, fiołek. Ten znowuż miał takie wychowanie, że nie trunkowego lubił udawać. Przychodził schlany jak nieboskie stworzenie, a na nogach równo się trzymał. Tylko przez zęby mówił, żeby alkoholizm nie zalatywał. Czasami tak trudno było się rozeznać, czy pijany, że dopiero jak szedł spać, podchodziłam do niego powąchać, czy zalata wyborową, czy też przaknie. Ale takie miał zmysłowe przytomność, że przez sen się odwracał. I z tym swoim zapijaczonym obliczem pod poduszkiem się chował. Pan Piecyk to mnie tego cukiernika najbardziej przypomina. Właśnie przez te mówienie, przez zęby. Sięganą wyderzają słów. Mój Michał jest gramanika, szybka niezwykła, malczyka pika, brat szybka gra, odstawia pika. Wyluś! Czy mi się zdaje? Jest godzina trzecia w nocy. To niemożliwe, Teo. Twój zegarek wyraźnie nawala. Wyluchna, nie obrażaj mojego zegarka. To najdroższa moja pamiątka od żony. Klejnot rodzinny. Szanuj wynalazek, czy tak zwany cud techniki XX wieku. A ja chromolę takie techniki. A dlaczego? A dlatego, że źle chodzi. No w ogóle zegarek to anachronizm. Feluś, ty się nie wyrażaj o naukowej zdobyczy.
to guzik nie zdobyć. O, proszę cię, tam stoi prawdziwy cud techniki. Z kółkiem. Nakręcasz, bracie, numer i automat ci informuje, która godzina. Co do minuty, bez grandy. Co ty mówisz? Ano to spróbujmy. A który numer trzeba nakręcić? 500. Pięćdziesiąt. Trzy. I dwa. Zera. Peluś, wynalazek mówił hello. To niemożliwe. To jest automat. Płyta gramofonowa. Tylko podaje godziny. I nic więcej, rozumiesz? Ja rozumiem, ale on mówi halo. Tak, no. Widocznie ulepszyli. No to spytaj się, która godzina. Eliuś, automat mówi, żebym się odczepił. To niemożliwe. Nie zrozumiałeś, spytaj się jeszcze raz. Która godzina? Co? Słuchaj. Zdaje się, że płyta mnie szkorcuje. No to się nie daj. Nie daj. Wynalazek? Cicho! Co jest do cholery? Zdobyć naukowa z pyskiem do abonenta? Cud techniki na mamusie interesantowi wjeżdża? Wynalazek? Zamknąć mordę. Bo jak sztuknę w sztukę, to wskazówki pogubisz. Teoś, co on ci powiedział? A mówił, że mi złamał rękę i nogę i po nocy go nie budził. A w ogóle to się kłócił ze mną ząb za ząb. No, no. A to ulepszyli, żeby się płyta gramofonowa sprzeczała z żyjącym człowiekiem? A tego to jeszcze nie było. A, ale w każdym razie musiałem się dowiedzieć, która godzina. No, dzwoni jeszcze raz. I nie przypomina. Niedługo potem wybuchła wojna. Dranie zbombardowali Kraków, Tczew, Łuck i Grodno. Strach, cośmy tu przeszyli, jak te europlany zaczęli po dachach szorować i bombami Warszawę obrzucać. Naród w piwnicy siedział i modlił się w niebogłosy. A najgorzej to było z tym gazem. Jednego dnia po południu ktoś krzyknął, że Niemcy gaz puścili. Sodoma, Gomora i piekło gorące się w ten czas zaczęło. Wszyscy, ma się rozumieć, uciekli z piwnicy i dawaj na dach się pchać, bo gaz na dole podobnież najwięcej szkody człowiekowi narobić może. Wlatamy na pierwsze piętro i dech nam zatkało. Jakaś karikatura przy drzwiach gospodarza stoi. Nogi ludzkie, corpus delictus także samo, a łeb. Świnia, nie świnia, świńska morda z kiszką. Zaczęli ludzie na razie uciekać, ale się pokazało, że to gospodarz w gazowe maskie się ubrał. Reszta lokatorów masek nie miała. Tylko chustki octem się kropiło i nos zatykało. Ledwie żeśmy na górę od bielizny wpadli, a tu trach! Europlan po dachu jedzie. Tylko patrzeć, jak bombę puści. W ten czas wszyscy porzucali butelki z octem i dawaj znowuż po schodach do piwnicy lecieć. Nic nam się tą razą nie stało. Tylko gospodarz o mały figiel życia nie stracił. Zaczął nistego, nizowego po podwórku latać. Rękami machał, na trzepak się wdrapywał, przed ludźmi klękał. Myśleliśmy, że Hysia ze strachu dostał. Byli tacy, co radzili, żeby go dobić. Bo jak tu wariata w schronie trzymać? I co się pokazało? Założyć gospodarz maskę założył, ale
ale zapomniał, jak się zdejmą. Jak zaczął koło niej majdrować, dziurę od powietrza sobie zatkał i byłby się udusił na amen. Bo na całym Dunajcu nikt nie wiedział, jak się z taką maską obchodzić, bo to była angielska. Dopiero cały nasz dom za te kiszkie złapał i dawaj w te i nazad gospodarza po podwórku taskać. Trzy razy z niem śmietnik naokoło oblecieli, za czym maska zlazła. Żył jeszcze, tylko uszy miał cośkolwiek naderwane. A więcej nikomu nic się nie stało, bo to nie byli żadne gazowe bomby. Tylko ten szofer Maniek, co go nazywają Kitajec, przyniósł panu Śmieciuszce butelkę wódki. Podał mu ją przez okienko do piwnicy, aż pan Śmieciuszka się pyta, co to jest, a Kitajec na to gaz. Ktoś to usłyszał i panikiena, cały schron zrobił, że to atak gazowy. Kwiaty świeże kupujcie, kwiaty, ręki, świeże obarzanki. Świeże obarzane, kto każdy kupi, bo do niedrogie i w żołądek wyłożyć można. Ale w subtelnym kwiatowym fachu to kryzys, czyli mortus największy. Oj, nie jest znowuż tak źle. Damska płeć za kwiatami po staremu przepada. To i musi sprawiać. Najgorszemu wrogowi takiej klienteli nie życzę. Przyjdzie taka jedna z drugą klępa, wszystek, zapach z kwiatów powywącha, wybierze co najlepsze sztuki, wytarguje do ostatniej żyły, a jeszcze zielonego se każe dołożyć. Nie wspominam o tym, że kobiety faktycznie ciężkie klientki. U mnie też taka w obarzankach przebiera jak w ulęgałkach. No ale rzadko która kobieta kwiat sobie sama kupuje. Narzeczone, czyli też insze frajery jem to sprawiają. A co też pani teraz masz za narzeczonych? Ła, chłodry, łatki galarowe, bez portek chodzi. Owszem, wolne miłość uskuteczni, ale żeby co kupić, mowy nie ma. Owszem, do iluzjonu zaprosi, niemoralność po ciemku uskuteczni. Ale jeszcze nawet taka jedna z drugą głupia, to mu bilet musi kupić. Choć pani, jest film Hrabina Podrzutek, czyli straszna historia w sześciu pokojach z kuchnią. Chodź. Hrabia na gorącym uczynku małżonkę złapał z kochankiem. I nie grzeje go, czym popadło, ale kartkę z adresem od niego bierze. Po jaką cholerę? No przecież było napisane, że żeby wyciągnąć konsekwencje. A, i dopiero te dadzą mu wycisk, że niech ręka boska broni. Nie właściwie to ma rację. Zamożny człowiek, po co ma się sam fatygować? Świadkom butelkę postawi i wszystko będzie załatwione po formie. Nie znasz się pan na honorowym kodeksie karnym. Świadki nikogo nie grzeją. Przychodzą tylko i mówią: panie szanowny, obraziłeś pan naszego kolegę i albo się pan z nim bijesz, albo jesteś dla nas osobnikiem niehonorowym i każdy może panu w ślepia napluć, a pan nie masz się prawa na nim odegrać. Panie Piecyk, co pan mówisz? I on nie łapie kija i nie wyjeżdża na tych łachudrach z mieszkania? Paragraf mu nie pozwala. Może się tylko ładnie ukłonić i powiedzieć: moje świadkowie spotkają się z panami. Znaczy się, świadki będą się łoić między sobą. Znowuż pan nic nie rozumiesz. Patrz pan, co się właśnie wyprawia. W tej pierwszej karecie jedzie hrabia ze swoją ferajną, w tej drugiej kochanek ze swojemy. A ten nie biega z brudką i sakwojarzem. To będzie taki. Orkiestr z pałacu, bałówkę dla wszystkich wiezie? A idźże pan, to lekarz z lekarstwami. Znakiem tego krew się poleje. A i trup może być, albo kalectwo na całe życie. Co pan mówisz, panie Piecy? To nie dosyć, że ten kochanek hrabiemu żonę wypotrzebował i jeszcze go życia pozbawić może? Zaraz się pan przekonasz. O, właśnie świadkowie wręczają hrabiemu broń. A dlaczego w rury się poubierali?
Na wesele? Prosto za drużbą? Stąd jedą? Paragraf taki. Świadek musi być przy cylindrze i w rękawiczkach. Patrz pan, jakiego gnata mu dają. Marny tylko kochanka widoki. O, to jeszcze nie wiadomo. On ma takiego samego. Hrabia ma cykorię jak cholera. W górę się patrzy, jakby chciał pristąć na drzewo. Coś pan, o tym wcale nie myśli. Hrabinie sobie przypomina. Bywszy na miejscu tego hrabiego, jakbym wziął tego gnata za lufę i jakbym się odwinął, jakbym przejechał po zębach jednemu, drugiemu świadkowi, to by im się napuszczania człowieka na człowieka odechciało. Doktorowi sakwojarz bym odebrał. Wypaprosił z narzędzi kopniaka brudkie i szoryj do domu. Przecież to bez tych drani wszystko. No. Żeby się dwom łachudrom w cylindrach podobać? Żeby doktor zarobił 20 złotych? Niech ja składam! Ale przymknij się pan trochę! Za głośno się pan wyszczególniasz. Każden chce trochę porozmawiać. A pan pyskujesz tak, że do słowa dojść nie mogę. A ja panu szanownemu jeszcze raz mówię. Świadków grzać to nie będzie pojedynku. Z kieszeni znikła flota, choć żołądek rafok strota.